Pojedynek z KS SPR-em Końskie Przemyślanie rozpoczęli od dwubramkowego prowadzenia, ale później wpadli w zastój i pozwolili sobie rzucić 9 bramek przy własnej tylko jednej. W drugiej połowie gospodarze zaczęli odrabiać straty. Zagrali perfekcyjne 10 minut w defensywie, kiedy to nie stracili ani jednej bramki. Prowadzenie 25-22 nie gwarantowało jednak sukcesu. W końcówce rywale wyrównali i w ostatniej minucie Czuwaj grał w osłabieniu, a mimo to Paweł Stołowski zdołał pokonać bramkarza gości. Ci mieli 30 sekund, ale twarda obrona Przemyślan zdała egzamin. Czuwaj wygrał 32-31. No, spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, zawsze z Końskimi są zacięte boje. No, chwała Bogu, udało nam się dzisiaj wyjść zwycięsko z tego. Już nie będę komentował całej gry, natomiast bo już wróciliśmy z dalekiej podróży. To było trzecie z rzędu zwycięstwo Przemyślan w tabeli. Awansowali na 8. miejsce.